Najbardziej sensacyjna książka roku. Zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy? Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Gówno mi zrobisz! Mam w kieszeni tylu sędziów i prokuratorów, że jeszcze będziesz mnie przepraszał, śmieciu! Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji. Walka wręcz? Nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o twojej akcji. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj będzie krótka, przynajmniej się postaram, ponieważ wszyscy na mecz, no to ja również jestem wiernym kibicem, ale taki mały, krótki komentarz dzisiaj dla was postaram się dać. Zacznijmy od tego, co się dzieje w naszej wspaniałej, kochanej, niesamowitej Unii Europejskiej. Otóż z niewiadomych przyczyn dla normalnych ludzi, rzecz jasna z przyczyn niewiadomych, Unia Europejska postanowiła pojeździć sobie trochę po Polsce jak po łysej kobyle. I kiedy tylko nasi rządzący podpisali im unijny budżet, natychmiast po prostu ruszyło to z frontalnym atakiem na Polskę. A to jakiś Turów, a to jakiś TSUE znowu się o coś przyczepił, a to znowu Komisja Europejska z jednej strony przyczepiła się do Polski, z drugiej strony przyczepiła się do Niemiec. I tak szczerze mówiąc, nie wiadomo, o co tym eurokołchoźnikom chodzi, tak szczerze. To znaczy, można się domyśleć, o co im chodzi, ponieważ oni po prostu chcą z Europy Schumana, z Europy ojczyzn, którą ja osobiście popieram, Europę ojczyzn, chcą stworzyć z tej Europy ojczyzn super mega państwo. I robią to naprawdę na chama. Już mają w nosie wszystkie traktaty, już idą teraz na ostro, bo oni wiedzą, że po następnych wyborach może już nie być po nich śladu, bo ludzie są na nich wściekli. Nie poradzili sobie z niczym, nie poradzili sobie z pandemią, z kryzysem, ze wszystkim, po prostu nic, nul, zero. I dlatego próbują straszyć Polską. Polska i Węgry po prostu są, moi drodzy, według mnie, dla nich taką raną ropiejącą, taką raną, która po prostu nie goi się, ponieważ Polacy no, chcą być niepodlegli, tak jak i Węgrzy. Chcą mieć swoje własne państwo. Nie chcą być częścią Eurostanu, prawda, Stanów Zjednoczonych Europy. Tak jak, nie wiem, Teksas, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, czy Ohio, czy Chicago, czy tam jest Illinois, Chicago jest Illinois, prawda? Oni nie chcą, po prostu my Polacy nie chcemy tego w ten sposób, prawda? Chcemy być w Europie, chcemy cieszyć się wspólnym rynkiem, chcemy po prostu mieć dużo udogodnień dla siebie, ale dawać również dużo udogodnień innym, ale chcemy Europy wartości chrześcijańskich, my Polacy. Tacy prawdziwi, bo to wiecie, tacy tam przekupieni, no to nie chcą tego, ale powiedzmy ci, którym rzeczywiście zależy na niepodległości Polski, wszyscy ci są za tym, żeby była właśnie Europa oparta na wartościach, właśnie Europa Schumana, a nie Europa Spinellego, Europa różnych dziwnych kolorów i tak dalej, 7, 8, 9, 10 literek. Ale po co to jest?
Przecież to nie jest tak po to, żeby było wesoło, żeby wszyscy po prostu, nie wiem, byli kolorowi. Nie. To ma jeden konkretny cel. To ma osłabić państwa narodowe właśnie po to, żeby móc stworzyć wspólne, wielkie, mega państwo Stany Zjednoczone Europy. Do tego jest potrzebne właśnie osłabienie państwa. A żeby państwo osłabić, trzeba osłabić rodzinę. Żeby osłabić rodzinę, trzeba właśnie takie rzeczy wymyślać. I właściwie w większości krajów to się udało, ale w dwóch krajach się nie udało i nie uda. Dlaczego? Nie udało się w Polsce i na Węgrzech. Dlaczego? No Polska i Węgry silnie wiarą stoją. Mają te problemy różne, ale wiarą silne są, prawda? Chodzą ludzie do kościoła, modlą się, przyjmują Najświętszy Sakrament, przyjmują Pana Jezusa, prawda? Węgrzy, trochę mniejszy ten rozkład jest katolików tam, ale też są. Też wszystko to jest oparte na wartościach prawdziwie europejskich, czyli na wartościach chrześcijańskich. I właśnie dlatego ta Unia, ci ludzie, którzy po prostu zieją nienawiścią właśnie do chrześcijan, do katolicyzmu, do tej Europy Schumana, oni by się chętnie, właśnie ci ludzie po prostu chcą to zniszczyć. Jeśli tego w Polsce nie uda im się zniszczyć, czy na Węgrzech, to w całej Europie się to odbuduje właśnie. Chrześcijaństwo przy pomocy Polaków, Węgrów. Chrześcijaństwo się odbuduje i nie będzie nic z Europy Spinellego, a będzie Europa Schumana. I o to właśnie chodzi w tych wszystkich atakach, żeby osłabić państwa narodowe, w szczególności Polskę, bo jeśli Polska będzie silna, to oni nie zrobią wspólnej Europy. Wspólnej Europy Spinellego, czyli europaństwa. I dlatego zobaczcie, jak walą w gospodarkę, w to, w tamto, w różne inne rzeczy. Kto by tu nie rządził, to by walili. Czy to będzie rządził PiS, PO, czy tam... Wybierzcie. Oni właśnie w to walą, ponieważ wiedzą doskonale, że silna Polska nie pozwoli na to, żeby Unia Europejska stała się hiperpaństwem. I silne Węgry. Węgry doskonale rozumieją to samo, co Polska. Mówią jednym językiem praktycznie. Ale zaczynają już również inne państwa mówić tym samym językiem. I właśnie, żeby nie zaczęły, no to właśnie po prostu, żeby to się nie rozpleniło, to walczą z Polską na wszystkie sposoby. A to nazistowskie obozy jakieś, albo polskie obozy, albo coś tam. Wszystko, wszędzie. Polska zła, Polska czarny lud. Rozumiecie? Polska jest czarnym ludem takim Europy. To rozumiecie? I dlatego, ponieważ my właśnie mamy swój kręgosłup moralny, nie akceptujemy pewnych zachowań antypaństwowych, prawda? Że po prostu piętnujemy zdrajców, że nie zgadzamy się na wspólną Europę, w sensie Eurokołchos. No to jak tak, to Polska jest zła, Polska jest wrogiem, Polskę trzeba niszczyć. Smutne jest to, że niestety pomagają w tym również obywatele polscy, europosłowie, wybrani z naszych polskich list. Nie z żadnych innych, tak, z polskich. Plują na nasz kraj, ostatnio właśnie nawet rezolucję przeforsowali, żeby Polska była ukarana przez Komisję Europejską, bo jak nie, to Europarlament odwołał Komisję Europejską. Kiedyś był taki film, nie wiem, czy pamiętacie, Pan Wołodyjowski. I książka taka oczywiście też. I tam Zagłoba wykrzyczał coś, co należałoby się naszym tylko z nazwy, europosłom wykrzyczeć prosto w twarz. A wykrzyczał to do księcia Radziwiła. Zdrajco, zdrańco, po trzykroć zdrajco. I tam jeszcze różne klątwy wymówił, ja dzisiaj tego nie będę wypowiadał, bo to nie o to chodzi. Właśnie. I teraz
Zastanawiam się, czy nie byłoby jednak lepszym rozwiązaniem, bezpieczniejszym z punktu widzenia Polski, gdybyśmy jednak wystąpili z Unii Europejskiej. Bo ta Unia Europejska w tym kształcie, którą teraz próbuje się nam dać, to nie jest ta sama Unia, do której myśmy wstępowali w 2004 roku. Ja już wtedy byłem bardzo przeciw. Bo wiedziałem, że to jest kłamstwo. Ja to czułem po prostu w kościach. Ja nie miałem żadnego dowodu, ale ja czułem w kościach, że to jest łgarstwo, że to jest kłamstwo i śmierdzi na kilometr. Ale, no dobrze, ja nie zagłosowałem. Słuchajcie, ja głosowałem przeciw wejściu Polski do Unii Europejskiej. Mam sumienie czyste. Ale byli tacy, co głosowali, bo a tym młodym będzie lepiej, a se wyjadą, a ta tamto. Dobrze. Ale teraz, jak widzę, że to jest, eurokołchoz się z tego robi, a nie coś normalnego, co było. No bo co, jest równość gospodarcza? Nie ma, bo polscy kierowcy muszą płacić dwukrotnie, dwa razy więcej jakichś podatków, różnych dziwnych opłat, jak wjadą do Niemiec czy do Francji, niż francuscy kierowcy. A jest równość gospodarcza w Europie, czy nie ma? Gdzie są te wszystkie idee, tak zwane wartości europejskie? Nie ma. Są partykularne interesy Francji, Niemiec i innych. A Nord Stream 2 i Nord Stream 1 również, to jest w interesie Europy? W interesie wszystkich państw europejskich? Nie. To jest w interesie Niemców i Rosjan, którzy zawiązali sztamy nad naszymi głowami. No, Ameryka pomaga nas topić. Niestety. No, to było do przewidzenia, kiedy Józio, śpiący Józio, prawda, zostanie prezydentem. No chyba to do przewidzenia, trudno. Jest jak jest. Na to na razie nie mamy wpływu. Ale też moglibyśmy im na nosie zagrać to, co mówiłem wcześniej, że moglibyśmy na przykład powiedzieć: zapraszamy was, Chińczycy kochani, do współpracy. Chcecie armię? Proszę uprzejmie. Chcecie tam jakieś czołgi nam sprzedawać? Coś, satelit? Proszę uprzejmie. Droga otwarta. 5 minut Józio już by wiedział, którędy do przodu i już by Józio po prostu zmieniał strategię. Nie wiem, czemu tego nie robimy, bo moim zdaniem powinniśmy to zrobić. I to jak najszybciej. Także w ten sposób. Ja uważam, że jednak kwestia polexitu staje się coraz bardziej realna i staje się coraz bardziej potrzebna do przemyślenia, bo nie do takiej Unii wstępowaliśmy. My jesteśmy patriotami i chcemy naszego państwa, bo o nie walczyliśmy, przelewaliśmy za nie krew, nie tylko w czasie wojny, w stanie wojennym również, upamiętnianie bohaterów, a my dzisiaj plujemy w twarz takim ludziom bohaterskim jak, nie wiem, znaczy nie my, politycy nasi, niektórzy, jak Anna Walentynowicz, prawda, jak Andrzej Kołodziej, i inni jeszcze, prawda, pluje się tym ludziom w twarz. Innym, mniej znanym osobom, prawda, które bohatersko walczyły, u których były drukarnie, które przenosiły bibułę, tym wszystkim ludziom dzisiaj pluje się w twarz, chociażby przez to, że właśnie do pieniędzy olbrzymich doszli esbecy, ich klakierzy medialni. Wiecie, kogo mam na myśli doskonale, jest kilku europosłów, którzy byli tajnymi współpracownikami. Wiecie o tym doskonale, ja nie muszę tłumaczyć, kto. Prawda? Takim ludziom pluje się w twarz. I dlatego postanowiłem, że spróbuję przywrócić godność i cześć tych ludzi. Spróbuję zrobić to na swój mały, ograniczony sposób poprzez to, że zrobię dokument o nich, z ich wypowiedziami, żeby mieli szansę powiedzieć, jak było, jak działali. Prawdziwi bohaterowie, nie tacy naznaczeni przez władzę, jak Bolesław czy inni, którzy mieli przywództwo Solidarności, ale to było przywództwo zdradzone, jak to mówi Sławomir Cęckiewicz. Więc ja po prostu spróbuję to zrobić, mam nadzieję, że mi się to uda. Zachęcam wszystkich, którzy brali udział w tych wydarzeniach, brali udział zarówno w Solidarności, jak i w Solidarności Walczącej. Nieważne, czy jest to Radom, czy Gdańsk, czy Wrocław, zgłaszajcie się, piszcie na adres
tvradom@wp.pl i pamiętajcie, ja chętnie się omówię, przyjadę do Was z kamerą, nagramy, będzie to naprawdę uczciwy reportaż pokazujący, czy program może nawet się, czy film nawet może się udać, zobaczymy jak nam starczy pieniędzy, który naprawdę pokaże, jak uczciwi, kochający Boga i ojczyznę ludzie walczyli o tą Polskę i dlaczego my tej Polski nie możemy teraz z przeproszeniem przesrać. Dlaczego? Ten film ma pokazać, jak ci ludzie walczyli, jak bardzo byli bohaterscy i dlaczego my teraz mamy obowiązek uszanować i utrzymać w niepodległości to, co oni wywalczyli dla nas. Nie dla siebie walczyli przecież, dla nas, bo my wtedy byliśmy małymi dziećmi. Dla nas i dla naszych dzieci walczyli, za co im chwała, za co chwała bohaterom. No i chwała Bogu. Do zobaczenia w następnym felietonie. Możecie nas wspierać, macie numer konta na końcu. Do zobaczenia. Z Bogiem.